Cześć i czołem, tutaj Hebdinio. Tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek zaczniemy od strzelania. Zobaczymy, gdzie jebniemy. Sam nie wiem. W poprzednim odcinku znalazłem pionowe współrzędne. Tu było P. Tutaj jakaś taka kreseczka. A tutaj Y poziomy. Patrz, takie ciemiutkie chyba. No jest tylko jedno. Ha! A, tego się nie spodziewałem. Mogę sobie sam z tym stawić? Nie. A, czyli ja teraz tam obracam to do góry. Mogę na środek? Jeszcze drugą stróżę na obrócę. Co ja celuję? Robota? Czemu ja robota rozjebałem? Jeszcze raz mu poprawić? Nie chcę... Najpierw muszę tam cofnąć. Coś się nie chce. Jak mam wyjść stąd? Dobra, już wiem. Teraz popuśćmy most, robotowi zajebaliśmy. Nie wiem, najpierw robotem się zajmę, czy symbolami. Chyba jednak na te symbole się pokuszę, tylko nie wiem, gdzie była ta maszyna. Tam przy grzybie gdzieś. Gdzie był grzyb? Radio jeszcze będzie trzeba ustawić, bo musiałem je rozregulować, żeby się wydostać z tego budynku. Szybkie zejście. Rybatki się napije i zaschło w gardle. Serkiem się zmniejszymy, czy... Tak, inaczej nie da rady się tam dostać. Nie mogę pominąć. Dobra, lecimy. Czasy nie marnujemy. To się trzeba powiększyć. Jaki to był schemat? Ten niebieski, zielony, tak. Do czerwonego ponad 2. Reszta do 2. A, miałem zacząć, jak tą kombinację wprowadzę. Zapomniałem. Jeszcze się dziwi. Nieraz tu rozpracowaliśmy. Ten nadal zaskoczony. Hmm.
No to teraz trzeba grzyba znaleźć. Myślę, że to mogło być. Nie, rany. To był na meteoryt. Super, może. Tak, chyba. Tak będzie na tej ścianie, którą mijamy. Tylko jak to poprawnie wpisać, bo tam za jednym razem wciąłem tą kartkę. Jeden symbol się powtarzał, a za drugim już było zawsze co innego. Wydaje mi się, że to miało oznaczać początek i koniec, ale nie wiem, co tam powinienem wpisać, jaki symbol. W ogóle ile miejsc mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 12. Dwanaście mamy. Raz, dwa, trzy. 10, też 12 i tutaj w pewnym momencie też jest. No co jest ten dźwięk i co on znaczy? 2, 4, 5. U mnie był w późniejszym etapie. Nie mam pojęcia, co to mogło znaczyć. Dobra, lećmy po kolei. Co to znaczy ten dźwięk? To było tu, tutaj kółeczko jakieś. A to było to. Rany, trzeba. Domyślam się, że może ten dźwięk w tym momencie, tam gdzie ja miałem dźwięk, muszę wstawić. To co tutaj dźwięczy? Ale nie wiem, teraz grzebień będzie. Tutaj silnik będzie. Silnik, ja to tak nazwałem. Co to przypomina, nie mam pojęcia. Znak zapytania. Jeśli będzie tak jak myślę, nie to. Czyli tutaj jeszcze w odpowiedni dźwięk trzeba trafić z odpowiednim dźwiękiem, z odpowiednim symbolem pod tym dźwiękiem. To byłaby zagadka w zagadce. To. To jest taki drugi znak zapytania. Teraz drzewko. Ślimak. Właśnie teraz ten dźwięk, czyli musimy znowu całą pętlę poczekać. Myślę, że tak będzie było. Tam z każdym razem pod dźwiękiem było co innego. Teraz jakaś chłodnica, tak mi to przypomina. Jeśli to będzie źle, to kiepsko, bo troszeczkę czasochłonna to jest.
to jest ta Micha. W pionie obrócona. Dobrze. To co to mi da? Sprytna. Tak jak do robota teraz się dostać? W lewo to gdzie ja pójdę? To chyba ta mysz. Chodźmy na dół, niech wpanimy do dziury. I się przeteleportujemy stamtąd. Pominę to już. Dobrze, dali możliwość pomijania, bo jak się nie wie i w kółko się biega po tej samej planszy, na pewno może się stać. Tak, tutaj był robot. Dobra, herbatka. Znowu z cytrynką. Ponoć lepsza na gorące dni. Gorąca herbata niż na jakieś napoje słodzone. Ale w sumie nie wiem, czy jak jest 30 stopni, to chcę mi się jeszcze wrzątek pić. Przeprogramowaliśmy go z złego na dobrego. A, bo ja wcześniej musiałem go obrócić, tego miśka. Albo on głowę tam wychylił, żeby siedziałem, o co mógł zajebać. A, kolejny stwór. Jest taki sam, którego wysadziliśmy. Co, to nie miałem dostępu wcześniej? Przecież tam chyba przyszedłem, no. A, on by się nie zmieścił.
ten obrazek jest. To jak ten nasz główny bohater stoi w tym okienku. Jest jak grę się włącza. Przy instalacji. Grabią sobie. Ktoś miał pomysły na tę animację. O nie. Oj, wkurwiliście niewłaściwą złego robota. Główna siedziba. Dobra, jesteśmy w głównej siedzibie. I na ten dzisiejszy odcinek zakończymy. Od przyszłego... W sumie nie wiem, że w następnym uda się przejść. Nie, nie pamiętam, ile tu jeszcze trzeba mi główek rozwiązać. No ale tak czy inaczej, do zobaczenia wkrótce. Cześć.